Albo bywa przed, albo bywa po. Umysł mój jak zbieg, stamtąd niesie coś. Witajcie kochani, to ja, wasz Zbieg. Pisze do mnie sporo osób z takim pytaniem, po co w ogóle medytować, skoro ta droga samopoznania może być przerażająca. Zwłaszcza, kiedy dowiadujemy się o sobie rzeczy, o których wolelibyśmy nie wiedzieć. Jest w tym sporo racji. Dlatego jeżeli ktoś się boi prawdy o sobie, niech się w tę drogę nie wybiera. Ale chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o jasnej stronie medytacji. To może być szczególnie ważne dla tych, którzy cierpią na depresję i mają całą masę negatywnych myśli na swój temat. Medytacja pozwala uwolnić się od tych myśli, a przynajmniej od nich zdystansować. Dlatego dzisiejsza refleksja pomedytacyjna jest taka. To, co myślisz o sobie, nie musi być prawdą, choć tak trudno samemu to dostrzec. Myśl zaborcza twoim ja chce zawładnąć. Uwolnij je, a do siebie dotrzesz. Pozdrawiam was serdecznie i nie dajcie się złym myślom. Dobrego dnia. Nagle tu i teraz pomysł w serce spadł, całość wnet pozbierał rozproszony świat. Nagle tu i teraz znikło przed i po, wieczność się otwiera, jestem.